Łączenie głównie metali przez stopienie brzegów łączonych elementów z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa. Wyróżniamy spawanie elektryczne, gazowe, elektrożużlowe, termitowe, laserowe. Praca spawacza mnie przeistacza, z piórka na wietrze w lodołamacza. Gdy ściskam w dłoni pręt spawalniczy, wtedy nie umiem myśleć o niczym. Jak tylko trwale łączyć metale, spawam na oślep w obłędnym szale. Stale, żelaza, chromy, tytany, ten dar od niebios został mi dany. Na miejsce pracy wybrałem stocznię, lecz przyszło stocznie rzucić niezwłocznie. A to za sprawą niewinnej wpadki, gdy zespawałem ze sobą statki. Wpadka znalazła miejsce w papierach, więc umów ze mną nikt nie zawiera. I ludzi dobrych teraz wciąż proszę, bym mógł zespawać coś choć za grosze. Bo dla mnie nie wiedzieć czemu wolność ma zapach acetylenu. Powstałe skarbidu gazy doprowadzają mnie do ekstazy. Mistyczny łuk elektryczny działa jak napój energetyczny. Spawanie to takie danie, które smakować mi nie przestanie. Gdy spod spawarki iskier kaskady lecę jak gwiazdy, to nie ma rady. Spawam czy trzeba, czy też nie trzeba, na stałe stale ze sobą zgrzewam. A gdy już wszystko wokół pospadam, wtedy usiądę i wzrok apawam. W policzkach nerwów moich nie koi, jak no wiosko, bo kochani moi. Lecz moje spawy źródłem zabawy nie są niestety dla mojej baby, która mój panie wprost nie jest w stanie pojąć. Dobra, jak niski jest mi spawanie. Każdy kto tworzył wie o tym mowa, postęp ludzkości musi kosztować. Że zaspawałem w indzie jej matkę, zasłabłem właśnie twórczym wypadkiem. To dla mnie nie wiedzieć czemu teraz udaję, że się robi zapach acetylenu. Powstałe skarbidu gazy doprowadzają mnie do ekstazy. Mistyczny łuk elektryczny działa jak napój energetyczny.